Witam, dzisiaj dzięki uprzejmości firmy FPN mogę przedstawić to pióro. Oczywiście to Twisby Diamond 580 wersja AL, czyli aluminiowa z takim bordowym czerwonym wykończeniem. Pióro w środku, dodatkowo mamy silikon do uszczelniania i specjalną rączkę do odkręcania systemu na, napełniania. Pióro obecne na rynku od dłuższego czasu. Jeszcze do tej pory go nie pokazywałem, to uzupełniał tę lukę. Kówka z szerokim pierścieniem i z nazwą tutaj na dole Klips się odgina w sposób znaczny, z góry logo firmy Twisby, też taki metal, metalowa końcówka, natomiast korpus na końcu umieszczony ma ten system tłokowego napełniania. I tutaj pokrętło, jeszcze do tego wrócę, stalówka FK Twisby z plastykowym spływakiem, a sekcja metalowa zakończona takim pierścieniem stalowym na końcu. Pióro ma swoich zagorzałych zwolenników i przeciwników. Jak to zwykle z różnymi przedmiotami, ja raczej zaliczam się do tych zwolenników. Gwint troszkę jest wystający, ale jakoś niespecjalnie przeszkadza. Sekcja długa, wygodna w trzymaniu. Z tyłu dość troszkę dziwnie się zakłada tą skówkę i trochę przeważa, powiedziałbym, w dość znaczny sposób do tyłu. To pióro raczej nie ma sensu zakładania skówki z tyłu tłoczek przesuwa się w dość dużym przebiegu jeśli tak można powiedzieć także chodzi ładnie i nabiera pewnie dużo atramentu i zaraz tu nie omieszkam to sprawdzić to Ink Traveler Viscontiego który świetnie się nadaje właśnie do napełniania tego typu Systemów, z którymi zawsze jest problem zapełnić je do końca. Zapamiętać należy, żeby ten tłoczek opuścić do końca i najpierw nabierać, a nie wtłaczać powietrze do tego kałamarza, bo może nam to wszystko wystrzelić. Natomiast po pierwszym ruchu nie zapełnia się do końca, drugi przejazd tłoczkiem do końca, zaciągam i właściwie po drugim razie jest tłoczek całkowicie, korpus całkowicie zapełniony atramentem. W tym wypadku użyłem zabarwionej wody, a nie atramentu. To od razu tutaj sygnalizuję i proszę, tak, troszkę tam się to oczywiście czasami zabrudzi, ale nie ma problemu. Wycieramy i napełnione. Jak widać, niewielkie bąbelki powietrza. W środku w całości udało mi się pióro zapełnić atramentem, właściwie, no, tą mieszaniną atramentu z wodą, żeby teraz tu sprawdzić jaka jest pojemność tego korpusu i jest to no, właściwie 2 ml, także dość duży. Zasób atramentu wchodzi, powiem tak, że pelikany z tłoczkiem zaciągają go znacznie mniej. Dobre jest to wszystko, że łatwo jest tę sekcję rozebrać i wyczyścić, jeśli zmieniamy atrament, bo wszystko jest proste w obsłudze i zawarte w instrukcji obsługi. Ta metalowa część służy do odkręcania. Ja tylko symuluję, że tu, tak to się właśnie odkręca. Nie będę rozbierał tego pióra, bo jest nowe i nie ma sensu go rozkładać na części pierwsze. Pióro oczywiście jest z tych dość długich. Tutaj widać dłuższe niż duo-fold zamknięte, tak jak dla my safari po zdjęciu skówki. To długość Duofolda Centeniala. No i mierzmy sobie dalej. 13 cm i 1 mm ma pióro bez skówki. Natomiast ze skówką 14 cm i 3 mm długości. Średnica sekcji to 11 mm, a korpusu 13 mm. Samo pióro bez atramentu waży 30 g. Jak stalówka szumi na papierze. Przez moje ręce przeszło już sporo tłizbików i jakoś zawsze miałem szczęście, albo taka jest produkcja, do dobrych stalówek, które świetnie piszą i nic w nich nie drapie. Mają bardzo dobry przepływ, nie trzeba żadnego nacisku używać specjalnie. Natomiast akurat ten egzemplarz nie pisze dobrze, odwrócony o 180 stopni, ale w normalnym Układzie pisze świetnie ta stalówka, i bardzo zawsze polecam różnym osobom. Ten model nie jest specjalnie drogi, ale wytrzymały, duża pojemność. No i estetycznie przyjemnie dla oka wygląda to pióro, a więc ze wszechmiar godne polecenia. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.